Na ślub zdecydowali się po wielu latach wspólnego życia. Ona to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. On unika kamer, a co ciekawe, połączył ich sport. Dziś o miłości, mężczyznach, ślubie i po prostu o życiu porozmawiam z Katarzyną Bujakiewicz. Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie. Twój mąż Piotr nie skusił się na to, żeby do nas dziś dołączyć, ale on ogólnie rzadko kiedy się kusi. Znaczy, jakbyś go zaprosiła tutaj i powiedziała, że będziemy rozmawiać o sporcie, tak, to by tu był, tak. A tak, my o sporcie porozmawiamy sobie, ale tak malutko, więc, tak, więc nie dałyśmy rady. O ślubach, o tego typu rzeczach, to jakby on się nie wtrąca. Znaczy, nie żebym płakała, bo sobie dzięki temu poplotkujemy oczywiście, właśnie o ślubach, o miłości i o mieście, które nas łączy, bo to część życia spędziłaś w moim Szczecinie. 10 lat. Ja 18, trochę więcej. No widzisz, a ja 10 lat pracy, ty wtedy siusiałaś w pieluchy, jak ja tam się pojawiłam, ale jakoś się minęłyśmy. Jak wspominasz to miasto? Bo ja słyszałam, że ty jesteś po prostu taką szczecinianką prawie z krwi i kości, bo ty chodziłaś na koturnach. Mi tata nie kupił, zabronił, miałaś lepiej. Słuchaj, no bo ja już byłam w tym wieku, że już szczęśliwie wyniosłam się z domu właśnie do tego Szczecina i tam już jakby nie panował nade mną, natomiast... Jurysdykcji tatusia nie miałaś. Nie miałam, nie miałam, ale wracałam w tych koturnach i jeszcze przypominam akryle, tak, bo wtedy tipsy to... Nie, raczej akryle były na czasie. Miałam akryle, miałam bardzo długie blond włosy, bardzo blond włosy i pamiętam taką sytuację, że przyjechałam do Poznania. Mój ojciec nie widział, jak wychodziłam na dyskotekę wieczorem i spadł śnieg. I rano się budzi taki zdenerwowany, bo od furtki prowadzą takie wielkie ślady, jakby Yeti weszło do domu. I on mówi, Jezus Maria, kto wszedł do domu? Mhm. Po czym patrzy na moje buty i mówi, ty musisz w tym? I teraz kontynuujemy historię. 20 lat później, jak ja się przeprowadzam z moim mężem z jednego domu do drugiego w Poznaniu i mój mąż jest bardzo sportowy i bardzo zwraca uwagę na to, w czym chodzi moja córka, żeby, bo ona też jest sportowa, żeby nie zniszczyć stopy, odpowiednie obuwie jest kupowane i wysyła mi zdjęcie moich koturnów jeszcze ze Szczecina, które wszystkie trzymałam i mówi, czy ty miałaś coś ze stopami? A ja mówię, nie, a co się stało? No bo tu są takie Znalazłem butów ortopedycznych? Tak. Mój tata właśnie nazywał je ortopedycznymi. Tak. I jak dziewczyny szły po Szczecinie w tych butach, ja jechałam autem. Wspaniałe. Tato, marzę o tych butach, takie Buffalo 30. Buffalo! Wiesz, a że on mówi, po moim trupie dziecko, to są buty ortopedyczne dla ludzi chorych. Tak. Do czego ty dążysz? Tak. Ale Buffalo to przecież moje. No spełnienie marzeń. Odkładałam wszystkie pieniądze z każdego spektaklu. Bardzo. Jechałam do Szwed, mówi ci coś Szwed. Oczywiście. No. Pierwsza wioska niemiecka za Szczecinem. Tak, więc tam ci... sklepy. Tak, bo państwo pewnie nie pamiętają, ale były takie czasy, gdzie nie było tych wszystkich centrów handlowych, sieciówek. I właśnie w Szczecinie był ten plus, że naprawdę pół godziny, 20 minut, wiesz, drogi i się siedziało po prostu w pięknym centrum handlowym, kupowało się we wszystkich tych sieciówkach i się odkładało na to pieniądze. Zanim poznałaś miłość swojego życia, tak, to chciałoby się powiedzieć, że wpadałaś w różne tarapaty, ale nie, wpadałaś w różne związki. Tak. Musisz pocałować ileś żab z całym szacunkiem do wszystkich moich byłych, ale tak, byli ich. Oni wspaniali, natomiast no wiadomo, że też, wiesz co, wtedy mi się wydawało, że och jejku, ktoś mi coś zrobił i te związki tam nie przetrwały, próby czasu czy czegoś, ale tak naprawdę no to byliśmy, ja byłam wtedy dzieckiem i się zmieniamy, ja uważam, że co rok, co 5 lat zmienia się w ogóle charakter nasz, rozwijamy się i czego innego potrzebujemy na dany moment. Zwłaszcza więc... w tym takim wieku nastoletnim tak, i takiej wczesnej młodości. Jak się ma 20 lat, no to wiadomo, że to po prostu chcesz się bawić, chcesz mieć kogoś za partnera, który też podobnie chce się bawić, chce imprezować, no to takiego miałam. Potem chciałam, wiesz, bardziej, nie wiem, być ustatkowana albo więcej pracowałam, to wtedy miałam chłopaka z pracy. No, a potem chciałam mieć już mistrza świata. No, mam mistrza świata, no. Sport był w twoim życiu zawsze ważny. I tego swojego męża ty poznałaś w biegu. Przenośnie i dosłownie. Tak. Tak.
bo koleżanka mnie zaprosiła tam, taką aplikację stwarzała nowa, to znaczy firma znana i mówi, wiesz, bieganie. Ja mówię, że ja tak niespecjalnie. Ona mówi, ale dostaniesz takiego iPoda, tam się wgrywa muzykę i biegasz z tą muzyką. Wtedy to były, to może tego też nikt nie pamięta, ale kiedyś no, się z Walkmanami ciężko, ciężko biegało. Dokładnie, a ja byłam przyzwyczajona do tego, że ruch z muzyką daje takiego kopa, czyli początek wolniej, potem szybciej, szybciej. No i właśnie wtedy się pojawił mój mąż i zapytał, ja mówię, że ja jutro nie mogę, bo ja biegam. A on mówi, a biegasz, a ile biegasz? A ja miałam tam, wiesz, tam tą aplikację, że ona mi pokazywała, ile, w jakim czasie przebiegłam. No ale ja jej nie tam nie sformatowałam, nie skonfigurowałam, w każdym razie mi pokazywało, że 5 kilometrów robię w 20 minut, czyli jak taki jeszcze trochę i Kenijczyk, nie? Mniej więcej. I on mówi, a prawie taka, jak samochodzik. Tak, a ile biegasz te 5 kilometrów, ja mam 20 minut. Mówi, to jutro dołączam do ciebie. Pokażesz mi, jak to się robi? Pokażesz mi, zobaczymy, jakim jesteś kozakiem, dokładnie pamiętam te jego słowa. No i ja oczywiście umalowałam się na ten bieg. Nigdy tego nie robiłam, no bo mówię trochę, żeby tu go nie przestraszyć swoim wyglądem. No i się okazało, że źle skonfigurowany miałam sprzęt, no i tak zaczęliśmy biegać. No i tak robiliśmy 17 kilometrów, wiesz, rozmawiając o życiu. Ciężko się chyba biega i rozmawia. Słuchaj, no wtedy byliśmy na takiej adrenalinie. Ja nigdy w życiu z moim mężem nie byłam na randce, takiej prawdziwej, bo my wszystkie randki zaliczyliśmy w biegu i tak zrobiliśmy wspólnie maraton właśnie w Berlinie moim ukochanym, że on powiedział, że ma dla mnie prezent. Moja chrzestna wtedy mówi, ja mówię, wiesz, popuniu, ciociu mówi, ten Piotr prezent już zrobił, a to był marzec, a on na wrzesień. Na urodziny moje. Ona mówi, to myśli o tobie poważnie. A ja mówię, o, naprawdę? Nie sądzę, ale nie sądzę, bo myślałam, że nie sądzę. Nie, my tylko biegamy. No i mi zrobił na moje urodziny 35. wtedy, 35. berliński maraton. Ciężko się tam dostać, ale przez to, że on miał kontakty wszystkie sportowe, to nas zapisał. No i doczłapałam się na metę, tak. Ja się śmieję, że to był taki test na bycie jego, wtedy jeszcze nie było mowy o małżeństwie, tylko na matkę jego dziecka, bo ja dużo czytam różnych biografii i czytałam biografię żony Berbeki. On ją zabrał w góry, zanim zostali małżeństwem, zanim się pojawiły ich dzieci i musiała przejść jakieś tam szczyty i tak dalej i mówi, i jest przekonana, że to był test na zostanie właśnie jego żoną i tak dalej. I ja wtedy mi się zaświeciła lampka, mówię, na pewno tutaj też o to chodziło, bo on zawsze mówił, że... Jak przebiegniesz maraton, to i życie z nim wytrzymasz. No, że dziecko, żeby było sportowe, nie? I jemu na tym zależało. Przez naszą córkę, która się okazała być bardzo utalentowana, można tu przeklinać w tym programie. Tak. Tak, bo ja kiedyś moją córkę puściłam na stadionie lekkoatletycznym w Poznaniu, żeby poszła na trening do tatusia i moja córka dwuletnia pobiegła po łuku i zobaczył to trener od biegu Patrycji Wyciszkiewicz i powiedział tymi słowy do Piotra, patrz pan, jak ten żłobek to jest do wycięcia. Prawda? Wypikamy to delikatnie, wypikamy, ale bomba. Tak, i takich właśnie trenerów reagujących na naszą córkę było mnóstwo i mój Piotr stwierdził, że jeżeli tak ma być, jeżeli ona jest utalentowana w tym kierunku... Po matce, która maraton przebiegła. Po matce, tak, może niekoniecznie, ale no w każdym razie... Ile czekałaś na zaręczyny? Ojej. Tak, bo mój mąż jest sportowcem i jest mało romantyczny. I jakby miłość prezentuje w inny sposób właśnie.
Wspólnym bieganiem. Wspólnym bieganiem, maratonem, czy pierwszy prezent od niego to rękawice różowe bokserskie i tego typu historiami, więc jak już historia z listów do M, z premiery, gdzie wyznałam Agnieszce Jastrzębskiej, że nikt mi się w życiu nie oświadczył, bo była rozmowa o miłości, o tym wszystkim i naprawdę nikt mi się w życiu nie oświadczył. Ona mówi, jak? Ale twój obecny partner? Ja mówię, no nie. No i zaczęła się nagonka na mojego męża. Dostawał pogróżki na Facebooku, dostawał po prostu propozycje zaręczyn i już był tak tym przytłoczony, że byliśmy na świętach wtedy we Włoszech, bo on był tam trenerem przygotowania fizycznego grupy snowboardzistów i siedzieliśmy pół roku. No i moi przyjaciele siedzimy i moja córka mówi do niego, teraz. No, czekaj, bo on jeszcze się wstydzi, żeby było śmieszniej. A on mówi, no już dobrze, no dobrze. No i on tak daje mi ten pierścionek i mówi, masz, miejmy to za sobą. Nie. Tak, proszę państwa. Tak, czyli więc nadal nikt ci się nie oświadczył, po prostu dał ci pierścionek. Dał mi pierścionek zakupiony za 5 euro dosłownie w sklepie tam w tej Walgardenie, jakimś takim na targu, jak ja to się śmieję. I mówi, ale ja mam gdzieś pierścionek, mam gdzieś pierścionek, mam po moim dziadku taki pierścionek, pierścień, wiesz. Rodowy. Właśnie wiedziałem, że to będzie dla ciebie ten pierścionek, a ja mówię, tak, bo ja go mam. A on mówi, jak ty go masz? Ja mówię, bo twoja matka wiedziała, że ty zgubisz, więc dała mi, bo mówi, tak i tak będzie dla ciebie i ty go schowaj, więc ja go miałam, więc tak naprawdę chodziło o symbol z tym pierścionkiem. Teraz go nosi moja córka po prostu. Po ilu latach w końcu mieliście to za sobą? Zaręczyny? Nie wiem. Nie wiem, dobrze. Nie wiem, nie pamiętam po ilu latach. No tak, nie wiem, po 6, 7 może tak, tak. Czyli się troszkę zbierał do tego. Zbierał podpowiem się, tak. Ci, ślub był po 10 latach. Ślub, tak, ślub po 10 latach to pamiętam, tak. Więc też trochę się naczekaliście na niego, ale czemu musiało minąć tyle czasu do ślubu? Albo czemu właśnie wtedy? To znaczy, wiesz, my nigdy nie zakładaliśmy, że weźmiemy jakikolwiek ślub. Jakby, wiesz, ja tych ślubów... Biorąc pod uwagę te zaręczyny, jestem w stanie... Tak, ale ja, wiesz co, ja też jestem taka, że ja się zawsze śmiałam, że ja już tych białych sukienek w tylu filmach, serialach miałam na sobie i wzięłam tych ślubów serialowo jakiś, że ja tylu za tym mężów nie tęsknię. Miałaś, dziękuję. Tak, dokładnie, że ja nie tęsknię za tym przebieraniem się, za tą całą otoczką. Mi się to już kojarzy z tym, że o Jezu, będę musiała, coś będę musiała i będę musiała się ubrać, przebrać i jakby zupełnie nie tęskniłam za tym, więc mi nie zależało. Ale to znowu mój mąż przyszedł i powiedział, bierzemy ślub 10 marca. A ja mówię, o, bo wróciłam akurat z Warszawy, z jakichś zdjęć. I ja mówię, tak, no dzwoniłem już do Michała. Michał to jest mój kuzyn, który jest urzędnikiem stanu cywilnego, udziela ślubów i oni się dogadali, że po prostu on mi to zorganizuje i gdzie będziemy chcieli, to nawet do domu może przyjechać i nam udzielić ślubu. Czyli twój mąż postanowił o tym, że tak. Bierzecie ślub, tak. Wybrał datę, tak. Przegadał z urzędnikiem, tak. Wybrał miejsce? Nie. To już zostało, to mówi ty, to już jakby ty wybierz, no więc już się cieszę. Dzięki ci, panie, miałaś w tym jakikolwiek udział. Bo obawiam, że faktycznie by przyjechał do domu i byśmy i mielibyście to już za sobą. Tak, by było nadal romantycznie. Natomiast wiesz co, ja też chciałam, żeby to było tylko dla rodziny, taka mała uroczystość i żeby jakby nie robić zamieszania wokół tego. Ale wybrałaś bardzo piękne, luksusowe miejsce. Ale to nie ja wybrałam hotel pod Poznaniem, żeby było dyskretnie, to już wszystko było zaplanowane. No i spotykam się z moją koleżanką, która była dyrektorem Blue Up Hall hotelu pani Grażyny Kulczyk. I ona mówi, no i co słychać? Ja mówię, że biorę ślub. No jak, nic mi nie mówisz. Ja mówię, no bo nic nie mówię, nie chcę nikomu nic mówić. Jak, gdzie? No ja jej powiedziałam, jaki hotel. Ona mówi, co? Masz przyjechać? Ubrana, gotowa,
będziesz schodziła po schodach, ona mi to wszystko zaplanowała. Po prostu najlepsza wedding planerka, kobieta dyskrecja, no bo jakby prawa ręka pani Grażyny, więc ona wszystko wie o dyskrecji. Hotel też wiedział wszystko na temat dyskrecji. Nie wiedzieli do ostatniej chwili, kto bierze ślub, jaki ślub. Ale moment, ty też trzymałaś tajemnicę, nie tylko ogólnie, powiedzmy sobie, przed światem zewnętrznym, ale nawet przed swoimi najbliższymi. Tak. Mam tu na myśli twoje własne dziecko. Tak. Które nie wiedziało o tym, że rodzice biorą ślub do kiedy? Nie. Do dzień wcześniej się dowiedziała, jak wróciła ze szkoły, ponieważ... Dlaczego? No, dzieci nie potrafią utrzymać żadnej tajemnicy. Ja byłam przekonana, że ona powie koleżance w szkole, koleżanka powie mamie, mama powie mamie i wszyscy będą dyskretni bardzo w tajemnicy i to się rozejdzie. Ale pół Poznania będzie wiedziało. No więc właśnie, a jakby Poznań jest mały i wiadomo, że też mamy fotografów nadwornych, różnych, którzy też za mną jeździli, jak wiesz, urodziłam moją córkę i też miałam wspaniałe zdjęcia, wiesz, około połogowe, więc nie bardzo miałam ochotę na to, żeby wiesz, moja rodzina była fotografowana. Moja przyjaciółka Sylwia Majdan tylko wiedziała, bo ona mi projektowała sukienkę i to, co ona przeżyła po prostu ze mną, to był koniec świata, bo najpierw było czerwona, chyba zwariowałaś. No dobrze, to czarna, chyba zwariowałaś. Mm-hmm. Ona mówi, a może być tak w połowie granat? A ja mówię, no dobrze, niech będzie granat. A potem na dwa dni przed, no ja chcę jednak białą. Ona mówi, może nie, jaka może była jednak nie biała. Granatowa była. Bardzo ładna, taka wiesz, ale czyli w ostatniej chwili ta biel jednak przyszła do ciebie. Przyszła do mnie ta biel, że jednak chciałam się przebrać za królewnę. No dobra, ale żałujesz teraz, że to nie była ostatecznie ta biała? Nie, bo było w ogóle, wszystko było po naszemu, bo to wyglądało tak, że najpierw schodziła, to wszystko Marta Klepka, pozdrawiam cię, wymyśliła, że była muzyka, najpierw szła moja córka z balonami, schodziła po schodach, a potem wyszliśmy my, włączyliśmy nasz ulubiony kawałek When the Rain Begins to Fall, Pia, Zadora i Jermaine Jackson, więc weszliśmy tańcząc, śpiewając wspólnie i mój kuzyn mi udzielił ślubu tak, jak my chcieliśmy, więc było super. Ale powiedz mi, czy przez to, że to była taka uroczystość na niewielu gości, bo ile było osób? Nie wiem. No tam przyszli przyjaciele nam składać życzenia, a potem była, no, była moi rodzice, Piotra rodzice, moja chrzestna i moja druga ciocia. No tacy naprawdę najbliżsi. Czyli tak. Mówimy o jakby bardzo małym gronie. Nie brakowało ci tego takiego elementu, takiej zabawy, wytańczenia się, wyszalenia z tym mężem, wybawienia? Nie, bo my się wybawiliśmy przed ślubem i wiesz, ja naprawdę się wybawiłam w swoim życiu, wytańczyłam, wyimprezowałam, szczęśliwie poza social mediami, więc naprawdę... Wybrałaś doskonały czas na to. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, więc nam naprawdę zależało, żeby wziąć ten ślub po swojemu. I jak już była, zjedliśmy obiad, zjedliśmy tort, to pomachaliśmy wszystkim. Rodzice zostali z moją córką, a my sobie pojechaliśmy na weekend do Kołobrzegu po prostu. Bo, no, podróż poślubną. Podróż poślubną, no bo ze względów czasowych i naszych zobowiązań zawodowych nie mogliśmy sobie pozwolić na więcej. Oraz... ciężko nam gdziekolwiek teraz wyjeżdżać bez naszej córki, bo lubimy po prostu z nią spędzać czas. Natomiast spóźniliśmy się na swój własny ślub, ponieważ był samochód, podstawiony wszystko, ale mój mąż oglądał zawody snowboardowe, bo akurat Oskar Kwiatkowski leciał finał Mistrzostw Świata, więc wszyscy czekali na nas, a on oglądał finał w samochodzie. Więc nadal jest sportowo i romantycznie. Jest sobą, to jest najważniejsze, że dajesz mu w tej relacji być sobą. Tak, ale wiesz co, nawet rozmawialiśmy przed programem tutaj z dziewczynami o tym, że ja musiałam na niego trafić, on musiał na mnie trafić, ponieważ mój zawód też jest moją pasją, wielką. I gdybym ja tego nie rozumiała, to on by nie rozumiał mojego zawodu. I wiesz, ja często też wyjeżdżam, mnie nie ma, jestem gdzieś w jakimś temacie, jakiejś swojej roli do wykonania.
Więc jakby druga strona bardzo rozumie pasję i to jest ważne, żeby być z kimś, kto rozumie twoją pasję i że my się uzupełniamy, tak jak ktoś powiedział, że wspólnie wiosłujemy w jedną stronę i to jest ważne, no, bo przez to rozumiemy się, przyjaźnimy się i możemy przegadać, wiesz, ja opowiadam co u mnie, on opowiada co u niego, jakby no, jesteśmy pasjonatami swoich zawodów. Czy dla ciebie to bycie żoną coś zmieniło? Ma znaczenie? Cieszysz się z tego? Czy byłoby tak samo dobrze, gdyby tego ślubu nie było? Znaczy, ślub był fajny, więc dla tego ślubu warto było wziąć ten ślub. Ale tak to myślę, że dla nas to nie ma znaczenia, bo ja zawsze podkreślam, jakby historia, która nas najbardziej połączyła, to wspólne dziecko. I uważam, że to jest odpowiedzialność. Dla niej chcemy być fajniejsi, lepsi, dla niej się rozwijamy. I ten ślub jest oczywiście, wiesz co, no, przydatny w tym sensie, że mówię, mój mąż, tak, na przykład ja zastraszam moim mężem, mówię, proszę pana, ja się dowiem, skonsultuję to z moim mężem i oddzwonię na przykład, nie? Czyli taki straszak, super. Tak, tak. I nie wiem, czy mój mąż byłby zadowolony, albo przychodzą fachowcy, ja poczekajmy na mojego męża, on tutaj oceni. I do tego to jest jakaś taka forma. A jak na niego forma. Wcześniej mówiłaś? Mój chłopak, mój No właśnie partner, dziwnie, wiesz, bo jak się ma... Ojciec mojego dziecka, no właśnie, to już tak jakbyście nie byli razem. Ubęd, wiesz... No, więc to jest wygodne, poza tym gdyby, co by. Tak naprawdę historia jest taka tego ślubu też, oprócz dziecka, że po śmierci Ani Przybylskiej, jak wiem, że potem nie wiadomo, co z wszystkim, wiesz, oni też nie byli małżeństwem, oczywiście to wszystko rozwiązali, ale prościej jest, jak ten mąż wchodzi do partner, do szpitala i mówi, jestem mężem. I tej pani, no mówię potem... Nabieramy praw, tak? Oczywiście tak, nabieramy... obowiązków, ale też tak, praw. Tak, dokładnie, więc tak wiesz, no w Polsce ciężko być w tak zwanym konkubinacie, nie masz żadnych praw, jesteś nikim, więc jak już się ma wspólnie coś, to warto jednak ten ślub wziąć. Poza tym śluby są fajne, powiedzmy sobie szczerze. Mnie nie musisz przekonywać. Znaczy, myślę, że jakbym jeszcze raz brała ten ślub, to by była biała sukienka. Buty, to wszystkie rzeczy by były. Wszystko by było, nie? Byłoby. I welon. I byś nie mówiła, tak. Nie, gdzie tam welon już mam dziecko. Chyba... Wszystko byś miała. Welon, ładnie mi w welonie. Tak. Myślę, albo takim czymś na tym. No ale no, w sensie nie wypuściłabym cię już ale... w granatowej sukience. No, myślę, że tak. Macie wspólną córkę. Macie psa. Dwa. Czego jeszcze wam trzeba? Jakie są plany na przyszłość? Jakie są marzenia? Ja mam swoje, on ma swoje. A macie wspólne? Wspólne... Wiesz co, mamy jakby wszystko, o czym marzyliśmy, czyli to wspaniałe dziecko, wspaniałe zwierzaki, fajny dom, fajne miejsce, w którym mieszkamy, jakby nie zapeszając, na razie nam wystarcza. Oczywiście, wiesz, marzy się o kolejnych jakichś tam etapach, ale na ten moment naprawdę mamy bardzo dużo. Stabilnie do przodu. Stabilnie do przodu i każdy się rozwija w swojej dziedzinie, więc jest super. Słuchaj, ja bardzo chciałabym ci podziękować za tą to rozmowę. To już? Naprawdę? Za to spotkanie. Ale miałyśmy o Szczecinie więcej porozmawiać. No, no to dobrze. Zaraz zrobimy takie ekstra. Premium, teraz wersja premium, bo po prostu, wiesz, musimy teraz tych wspólnych... To będzie taka super wersja, w której będzie bardzo dużo materiałów wypikanych. Tak, dokładnie. Gdzie chodziłyśmy na te imprezy, a gdzie chodziłyśmy... Znaczy, Kasia wszędzie była tam, gdzie ja lizałam szybłaś. Ty nie mogłaś. Po prostu, no wiesz, ja to zobacz, ale i słuchaj, wyszłaś na ludzi. No. Ale ty też wyszłaś na ludzi. Naprawdę. Ale zobacz, z jednej strony rodzice nas trzymali dosyć, powiedzmy sobie krótko, możemy tak krótko, ocenić. Tak, tak. I w twoim domu tak było i w moim. I nastąpiła sytuacja, że kiedy z tych domów wyjechałyśmy, rzuciłyśmy tak. się w szał tych imprez i musiałyśmy nadrobić, i musiałyśmy zabalować. Tak. Ale jakby to się było wydarzyło. Cały czas w granicach tak zwanego rozsądku. Nigdy nie przeszłam bez głupot. Bez takich, bez głupoty głupot. Były, znaczy, ale takie... No
normalne. Nie, nie to, że lądowałyśmy na komisariacie. Nie, nie było. Ja wylądowałam, przepraszam. Ale dlatego, że mnie za bardzo tańczyłam i mnie taka dziewczyna pobiła. Pobiła cię? Chciała mnie pobić. Dlatego ja właśnie tańczyłam w klatce, żeby do mnie dostępu nie miała. A widzisz, no i to była bardzo... Ale to myślę, że ona by mnie wyciągnęła z tej klatki, jestem przekonana. Tak. Tak, była dzika. Ale to był taki moment, faktycznie to anegdotycznie, szybko. Ona mnie chciała dopaść, a ja krzyczałam, bo na drugi dzień miałam zdjęcia. Mój tata nie znajdzie! Zdjęcia w serialu u Feliksa Falka, gdzie grałam kochankę pana Trelli. Mhm. Nie pana Trelli, tylko, no ale w każdym razie nieważne, miałam zdjęcia do. W każdym razie kochankę. Miałam grać kochankę, bardzo atrakcyjną twarzą, a ona chciała mnie pobić. Ja mówię, wszędzie, tylko nie w twarz, naprawdę. I wylądowałam wtedy na komisariacie, ale moja przyjaciółka miała ojca, który był komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu. I dziękuję. Kto miał przechlapane? Dziękuję. No właśnie, sorry. Tak, to by było na tyle, już, nie, już więcej grzechów nie pamiętam. Tak, więc ja jeszcze tak kończąc poprawnie. Poprawnie, tak. Bardzo chciałabym ci życzyć, żebyś z tym mężem w biegu dalej, cały czas. Znaczy ja już nie, slow jogging Ja już slow, ale moja córka biega, tak, jest. Ruch jest w związku? Ruch jest, tak, to najważniejsze. To ja wam życzę, żeby ten ruch w związku był jak najdłużej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.